Tomasz Zadyma Gromadzki, przed wielką walką o 100 tysięcy złotych albo 20 tysięcy. Weźmy tą opcję optymistyczną. Dzień dobry, Tomku. Witam serdecznie. Powiedziałeś, że nie da się tego krótko opowiedzieć i trafiłeś na redaktora, który lubi krótko mówić i oczywiście mam rozmówcę, który krótko mówi, więc krótko. Jak to jutro będzie wyglądało? Ciężko przewidzieć, ale pewnie będzie po prostu jedna wielka zadyma. Ciągłe wymiany, ciągła presja z dwóch stron, po prostu ciągła bijatyka, brak kalkulacji. Kto pierwszy trafi, ten wygra. Zadyma już była dzisiaj na ważeniu. No tak, poniósł chyba kolegę tam gdzieś emocje, ale no oczywiście... 100 tysięcy kwota, czy co w ogóle? Nie wiem, może chcę mnie przestraszyć, po prostu mnie wyłamać psychicznie, to na mnie wrażenia nie robi, jeśli tam jakoś nie podpalam tym, a pokładam wszystko w głowie mam, no i po prostu... Nie daje się tym emocjom po prostu, nie? Ostatnio widziałem, że jak polskiego zawodnika ktoś popchnął, to bardzo źle się dla niego skończyło. Mówię tutaj o Badrze, Harry i Jarku Wrzosku. O, no to fajnie. Miejmy nadzieję, że to tak samo będzie wyglądało. Czy nie? No, nie miejmy nadzieję. To musi tak samo wyglądać. Wiadomo, walce jest różnie, ale no chciałbym wygrać. Jestem tu po to się zgłaszałem do turnieju. Wierzyłem, że wygram. Zgłaszałem się, jak zobaczyłem tym bardziej, że Wasyl wygrał, że widziałem, że nie jest do pokonania i chciałem wygrać. Można powiedzieć o Was weterani Gromdy, zważywszy na uwagę, że było 7 edycji, bo jutro jest 6, ale oczywiście Gromda Beach była jeszcze. Tak naprawdę jest jakieś doświadczenie tych Gromd i tego, jak walczyć, jak to wszystko sobie dostosować do przeciwnika? To tak, to się buduje. Normalnie tak w boksie, tak jak w każdej innej dyscyplinie, to jest inny stres, inny ring, inna wielkość. Inaczej się walczy, inaczej się blokuje, uczy się człowiek. Łapy doświadczenie, no i po prostu potem walka, to wiadomo, wszystko weryfikuje i to widać z każdej walki na walkę, że każdy coraz lepiej walczy. Powiedziałeś, że połamałeś, albo inaczej, rywal połamał sobie ręce na sparingu z tobą, było bez... Znaczy, nie, kolega Gulinowa właśnie rękę. Połamał sobie rękę, no tak. Ale no, to jest śmieszne, że w ogóle ktoś... Nie wiedziałem tak, bo kiedyś usłyszałem na Gromdzie Beach, pan Mateusz Borek nagle powiedział, że do tych zawodników tak prześmiewczo trochę, że tylko Tomek Gromadzki chyba sparuje bez rękami, tak jak to usłyszałem, to myślałem, że też się śmiali, że coś takiego. Ja myślałem, że to normalne, że trzeba wiedzieć, jak się blokować, jak... przyjmować, kiedy nie ma tej zasłony rękawicą, tak samo jak uderzać, żeby nie zwichnąć jakoś tam, nie włamać nadgarstka, nie? No, a się okazuje, że nie, że to nie było takie tak oczywiste dla wszystkich. To co, w takim razie na koniec. Zabierasz jutro 20, będziesz zadowolony z dobrej walki, czy zabierasz 100 i w ogóle nie zawracasz sobie głowy inną opcją niż brak zwycięstwa? A nie, kurczę, ja tylko się zgłaszałem to po to, żeby wygrać, tak samo do turnieju, to żeby w ogóle właśnie zawalczyć z Wasylem, gdzie tam wspominałem, nie? No muszę wygrać jutro. Jak walka sama będzie wyglądała? Tak jak powiedział Wasyl, że to tak jakby ciężarówka przejechała kota? No to zobaczymy jutro. No, zobaczymy, jeżeli taki pewny siebie, czy to jutro mu pomoże ta pewność siebie. Tomku, jeszcze zapytam tak, bo jednak takie doświadczenie stricte bokserskie ty masz większe, z uwagi na karierę amatorską w boksie. Może amatorską mieliśmy podobną, on też był chyba tam medalistą mistrzostw juniorów Ukrainy, czy nawet mistrzem, ja też są mistrzem Pucharu Polski w juniorach, więc amatorskie mieliśmy podobną. Ale później już jako senior chyba miałeś więcej w tych walk, tak? Bo może, około 200, tak ponad około 200 walk miałeś, tak? Około 200, ale to razem z kickboxingiem, z karate, MMA, tam z wszystkimi formułami, to miałem tylko z 220 razem wszystkich, no. Ale to już wszystkich razem, nie? Sporo. No sporo. 15 razy byłem mistrzem Polski w 5 formułach, nie? Różnych. No tak, to też jest z przyczyna. Jutro historyczny moment. No to co, życzę w takim razie powodzenia i życzę zdrowia, żeby nikt sobie rąk nie połamał, żeby wszyscy wyszli zdrowi, ale wiemy, że to się nie wydarzy, że będą jutro naprawdę ciężkie pięści, ciężkie nokauty, a ja życzę przede wszystkim zadowolenia z występu. To dziękuję bardzo i jak tam były słowa powodzenia, to nie dziękuję.